Jest tu gdzieś Brański? Chyba w zabiegowym. To tam? Wściekły Filip postanowił spotkać się z kochankiem Leny. Nie może opanować emocji po tym, jak dowiedział się, że od dawna sypiał z jego dziewczyną. Czerob, jesteś zerem, tchórzem, który nawet nie potrafi uczciwie powiedzieć, że odbił komuś laskę. Dobra, wiesz? Albo stąd wyjdziesz, albo wzywam ochronę. Po co? Bo nawet jesteś facetem, żeby samemu dać mi w pysk, to zobacz, jak to się robi! Jezus Maria, Filip, przestań! Ochrona! Co teraz macie będzie wyręczać? Filip, chodź! Nie, pójdę sam! Filip, co ty zrobiłeś? Nie możesz tak robić! Uderzyłeś go, możesz mi przez to kłopoty! Ci obchodzą moje kłopoty! Nieprawda! Obchodzisz mnie, bo cię kocham! Lena, zamknij się, ja nie chcę tego słuchać, no! Spotkajmy się, porozmawiajmy, ale nie możesz mnie nachodzić w pracy! Lena, ja nie chcę się z tobą spotykać, ani z tobą rozmawiać! Życzę ci wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia z Barańskim! Ale nie ma żadnej nowej drogi życia, ja z nim nie jestem! Nie jesteś z Barańskim, czekaj, czy on dał ci kosza? Ale nie wierzę. Ty rzuciłaś mnie tak, a on rzucił ciebie. A ja chciałem, żebyś została moją żoną, wiesz? Brawo, Lena. Świetny wybór. Super. Zrozum, to była pomyłka. Pomyłka, na której nasz związek.